Moi drodzy, cóż piękniejszego nad niebo, które ogarnia przecież wszystko, co piękne? Tak powiedział kiedyś wielki Polak, wielki astronom Mikołaj Kopernik. Człowiek, który zrewolucjonizował nasz świat i zmienił naszą codzienność. Wy możecie jej doświadczać codziennie, kiedy rano staje słońce, kiedy zachodzi, kiedy jemy śniadanie i kolację, czasem nawet podczas obiadu. Nie wiem, czy wiecie, ale Mikołaj Kopernik wymyślił kanapkę z masłem. Nie dlatego stawiamy mu pomniki, ale oczywiście dlatego, że wymyślił teorię heliocentryczną. I trudno nie zgodzić się z jego słowami o, o pięknie nocnego nieba, bo nocne niebo to jest coś, na co często zwracamy uwagę. To jest coś, co inspiruje ludzi od dawna, co jest wspólnym mianownikiem dla kultur, dla ludzi różnych kultur, różnych wyznań, różnego pochodzenia. Mieszkamy w różnych miejscach na naszej planecie, ale wszyscy mieszkamy pod tym samym jednym niebem i spoglądamy często w jego kierunku, wracając ze szkoły, z uczelni, z pracy, czy zwyczajnie nawet w czasie wakacji, patrząc na deszcze spadających gwiazd. Każdy, kto spogląda w niebo i podziwia jego piękno, jest astronomem. To z kolei słowa Davida Lewiego, mojego e, idola sprzed z, z paru lat, który napisał taką książkę Niebo poradnik użytkownika, i mm, opisywał w niej, jakieś takie pierwsze, podstawowe kroki, które powinien wykonać miłośnik astronomii. David Levy był moim idolem dlatego, że dokonywał niezwykłych odkryć. On odkrył na przykład, wspólnie z Caroline Schumacher, swoją kometę Schumacher-Levy 9, która w 1994 roku, jeśli mnie pamięć nie myli, ja tego dobrze nie pamiętam, spektakularnie 21 fragmentów tej komety wbiło się w Jowisza i cały świat wtedy na to, na to patrzył. Jak wielkie było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że David Levy wcale nie jest astronomem. Okazało się, że on jest miłośnikiem astronomii i im dalej zgłębiałem się w tą pasję, okazywało się, że większość osób do oka mnie wcale um, astronomami tak naprawdę nie byli. To był um, na przykład Robert Gendler, człowiek, który um, pokazał światu, że można wykonywać piękne zdjęcia kosmosu, wcale nie korzystając z kosmicznego teleskopu Hubble'a, tylko z małego przydomowego obserwatorium. On nie był astronomem, był ginekologiem. Um, Piotr Brych, to jest z kolei Polak, który stworzył największy na świecie atlas nocnego nieba. To jest Taka cegła, która waży kilka kilogramów, zawiera sobie, sobie kilkanaście, kilkadziesiąt milionów e, gwiazd. On jest przedstawicielem branży budowlanej. A, aki Atlas e, tworzył e, po godzinach e, w domu. Mm, ci wszyscy ludzie zajmują się astronomią, ale również Wy, myślę, trochę jesteście astronomami, bo jeśli patrzymy w niebo i podziwiamy jego piękno, no to faktycznie e, jesteśmy astronomami. Teraz chciałbym spróbować Wam to udowodnić. Użyję do tego kilku przykładów, mianowicie nawet takich sprzed kilku dni. Być może część z Was w ciągu ostatnich dni obserwowała na niebie takie zjawisko. O, właśnie, to jest coś takiego. Pytanie do Was: Czy ktoś z Was widział coś takiego w ciągu ostatnich dni na niebie? Ręka do góry. Większość z Was. Ja w zeszłym tygodniu odbierałem trzy rodzaje telefonów, na które odpowiadałem mniej więcej tymi samymi zdaniami. Na pierwsze to było. Nie mam jej w pracy do końca tygodnia, jestem chory. Drugie to tak będę na TEDxie. Trzecia, była odpowiedź Wenus i Jowisz. Bardzo wiele osób dzwoniło do mnie i pytało: "Mi Karol, co to są w ogóle za super obiekty na niebie, które tak jasno świecą po zachodzie słońca?". To było zbliżenie dwóch planet. Pytanie pojawiło się tak często, że nawet ryzykowałem raz taką odpowiedź Wenus i Jowisz. Zaraz, zanim ktoś zadał mi w pełni to pytanie. Hej, hej Karol, mam takie pytanie. Wenus i Jowisz. Mhm, okej. Okazało się, że o to chciał zapytać. Więc takie zjawisko przykuło naszą uwagę. Pojawiło się na niebie coś, czego wcześniej nie widzieliśmy, co, co pojawiło się nagle i zmieniło wygląd nocnego nieba. Ale mam jeszcze jeden dla Was test. test. Czy rozpoznajecie ten gwiazdozbiór? Kto wie, co to jest? Wielki wóz. To jest faktycznie wielki wóz, chociaż nie jest to gwiazdozbiór. Kiedy dodamy sobie jeszcze do tego kilka gwiazd. To będziemy wtedy mogli faktycznie zobaczyć konstelację, o, właśnie, taką, którą nazywamy wielką niedźwiedzicą, i większość z nas bez problemu to rozpoznaje. Inny obiekt, który chciałbym Wam pokazać, który też pewnie większość z Was zna, Orion, bardzo dobrze. Kolejny znany nam gwiazdozbiór nieba zimowego tym razem. No to jeszcze jedna rzecz, to rozpoznajecie? To jest prostsze, bo to jest polski gwiazdozbiór umieszczony w roku 1690 na nocnym niby przez Jana Heweliusza, Psy Gończe, faktycznie może nie każdy zna, ale mamy na niebie również polskie gwiazdozbiory. Znaczy, to, co chciałem wam pokazać, to że mm, większość z nas ma jakąś wiedzę o astronomii i naprawdę tutaj rozpoznaliście dwa z trzech gwiazdozbiorów. Takich gwiazdozbiorów mamy na niebie 88, więc jeszcze całkiem sporo do, mm, odkrycia. Ale mm, to, co nam bardzo przeszkadza w takich obserwacjach, to niestety zaświetlenie nieba. Nocne niebo coraz częściej znika nam z pola widzenia przez bardzo dużą ilość świateł miejskich, które utrudniają nam prowadzenie obserwacji. W tej chwili większość mieszkańców naszej planety mieszka w miejscach, w aglomeracjach miejskich, których nie mogą zobaczyć na przykład drogi mlecznej. W Europie, samej Europie, to jest 96% ludności. Ale mimo to, Miłośnicy astronomii są w stanie obserwować i yy, są w stanie dokonywać wielkich odkryć. Istniało w astronomii taki, kiedyś takie hasło, że każdy może tu dokonać wielkich odkryć. Jak byłem trochę młodszy, to się tym karmiłem i myślałem o tym, że dokonam wielkiego odkrycia. To było możliwe, ale dla nielicznych, dla grupy osób, która faktycznie bardzo się w to zgłębiła. Dziś jednak jest to dostępne dla. Dla każdego. Okazuje się, że każdy z nas może dokonać wielkiego odkrycia, właściwie nie ruszając się z domu, a umożliwia nam to przede wszystkim większy dostęp do sprzętu astronomicznego i co najważniejsze, rozwój internetu, który udostępni nam wiele rzeczy. No i na przykład kolejne pytanie: ile znamy planet? Kiedyś mieliśmy ich 9, dziś mamy osiem, ale okazuje się, że dzisiaj planety nie ograniczają się tylko do układu słonecznego, ale również daleko poza. Niedawno polscy astronomowie odkryli, że większość gwiazd w naszej galaktyce ma planety i takich planet jest więcej niż gwiazd. Do niedawna te planety były bardzo tajemnicze. Natomiast pierwszą taką planetę krążącą wokół innej gwiazdy odkrył Polak, to był Aleksander Wolszczan w 90. Roku ubiegłego wieku i to była gwiazda, um, planeta, która krążyła wokół gwiazdy, zupełnie do tego nieprzystosowanej. To był pulsar, obiekt bardzo niezwykły, ale Wolszczan wykorzystując właściwości tego obiektu odkrył tam planetę. Później odkrywano inne planety, takie do. Do tej pory znane tylko science fiction, więc planetę, na której różnica temperatur była tak wielka, że w nocy tam padał kamienny deszcz. Znamy dzisiaj planetę, którą kiedyś wykrywał George Lucas w Gwiezdnych Wojnach, czyli Tatooine, planetę krążącą wokół dwóch słońc, odkryta pod koniec ubiegłego roku. Ale to wszystko do tej pory było zasługą takich dużych misji, jak na przykład misja teleskopu Kepler. Teleskopu kosmicznego, który w, w ostatnich latach hmm, skierował hmm, swój obiektyw hmm, w kierunku gwiazdbiła będzie i tam odkrywał o właśnie hmm, planety. Taka misja kosztowała blisko 600 milionów dolarów i okazuje się, że można to zrobić. Taniej, mianowicie hmm, miłośnicy astronomii dzisiaj odkrywają, hmm, a właściwie obserwują te same planety w przydomowych obserwatoriach. Jak one wyglądają? No na przykład w ten sposób. W takich budkach, w garażach są budowane obserwatoria, przy pomocy których można dostrzec właśnie przejścia takich planet przed odległymi gwiazdami. Wtedy jasność takiej gwiazdy delikatnie spada i możemy zarejestrować świat krążący wokół jakiejś gwiazdy, Kilkadziesiąt, kilkaset lat świetlnych od nas. To jest absolutnie niesamowite, że w przydomowym ogródku jesteśmy dzisiaj w stanie coś takiego zrobić i robimy. Również Polacy. Marcin Wardak, znany bardziej w środowisku jako Hans, po raz pierwszy w Polsce takie obserwacje wykonał i z powodzeniem robi je do dnia dzisiejszego. Ale dlaczego ja wam o tym mówię? Bo okazuje się, że Wy możecie również zrobić podobną obserwację, mianowicie wykorzystując zjawisko, które pojawi się za chwilę na naszym niebie. W 6 czerwca o poranku, po wschodzie słońca, na tarczy naszej gwiazdy będziemy mogli zobaczyć. Tarcze planety Wenus. To będzie dla nas bardzo niezwykłe zjawisko, z uwagi na to, że jest to ostatnie zjawisko tego typu, które będziecie mogli zobaczyć za Waszego życia. Życzę oczywiście każdemu jak najlepiej, ale następne takie zjawisko za ponad 100 lat, więc warto to zobaczyć. A będzie wyglądało mniej więcej w ten sposób. Niby nic spektakularnego, ale sam fakt, że jesteśmy w stanie coś takiego dostrzec, na pewno działa na wyobraźnię. Dodatkowo, każdy z was może wykonać prosty eksperyment, mianowicie mierząc, mierzyć, zmierzyć odległość Ziemia Słońce, wykorzystując właśnie to, co się wtedy będzie na niebie działo. Ale mówiąc o słońcu, warto tu jeszcze wspomnieć o innych obserwacjach związanych ze słońcem, mianowicie odkrywaniu komet. Te piękne zdjęcia słońca głównie pochodzą z sondy SOHO, która została wysłana pod koniec chyba lat 80. w przestrzeń kosmicznej. Obserwowała Słońce. Okazało się, że astronomowie oprócz Słońca na zdjęciach z tego teleskopu obserwowali również komety. Tak na przykład tą, którą możecie zobaczyć tutaj pod tarczą Słońca. Ich było tak dużo, że nadstronomowie nie nadążali z, z ich rejestrowaniem, nazywaniem, określaniem ich orbit, więc oddali tą robotę miłośnikom astronomii. To oni dzisiaj prowadzą ten projekt i oni w nim te komety odkrywają. Kiedyś mówiło się, że to Heweliusz odkrył najwięcej komet wśród Polaków. Odkrył ich 15. Natomiast jest taki miłośnik astronomii, który nazywa się Michał Kusiak i on odkrył ich 150. Więc jest dzisiaj niekwestionowanym liderem w odkrywaniu komet na świecie. Takie komety oczywiście można obserwować na monitorze komputera, ale można również obserwować potem na niebie, kiedy pojawią się po przejściu w oliżu Słońca. I tak jak na przykład kometa Lovejoy, która miłośnikom astronomii w Australii zrobiła naprawdę piękny show kilka Tygodni temu. Ale zdjęcia nocnego nieba to nie tylko komety, to również obiekty, które wydaje nam się, że są stałe, niezmienne, jak na przykład mgławice. Możemy je podziwiać na nocnym niebie właściwie przez cały czas i wydaje się, że to jest niezmienne. Natomiast że dwa lata temu mój kolega Adam Josiąwicz zrobił zdjęcie, na którym odkrył taki bombel, który możecie tutaj zobaczyć. Gdyby zrobił to zdjęcie zaledwie dwa tygodnie wcześniej byłby odkrywcą tego obiektu i, i odkryłby rzecz bardzo rzadką na niebie, czyli własną mgławicę. Adam wykonywał również inne zdjęcia astronomiczne, bardzo piękne, często kojarzone przede wszystkim z teleskopami kosmicznymi. No, okazuje się, że ludzie w przydomowych ogródkach takie rzeczy również mogą. Oglądać. I na koniec chciałbym wam powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, bardzo szybciutko, mianowicie o tym. Tu mówię, że prawie sięgamy gwiazd, że możemy e, obcować z tym, co jest nad naszymi e, głowami, często w zupełnie. Mm, w takiej formie, o której może nie do końca zdajemy sobie sprawę, to doskonale będzie pokazywał na przykład ten obrazek. Widzicie tam tarczę księżyca? Została tam umieszczona sztucznie dla porównania, żeby pokazać, jak wielki obszar na tym zdjęciu się znajduje. Te rzeczy są nad naszymi głowami, ale nie wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że możemy je zaobserwować. Możemy tego nawet sięgnąć, będąc miłośnikami astronomii. Pokazuje to doskonale ten projekt, Copenhagen Suborbitas, czyli projekt, w którym grupa zapaleńców w takim hangarze postanowiła zbudować. Rakietę kosmiczną. No, i z powodzeniem to robią. Bardziej szalonym pomysłem jest to, że do tej rakiety kosmicznej za parę lat chcą wsadzić pewnego śmiałka, którego wystrzelą na wysokości około 100 kilometrów. O, proszę, tam widać w tej niebieskiej kopułce, jak ten człowiek sobie będzie ściśnięty, siedział. To jest zwariowany pomysł, ale kiedyś zwariowanym pomysłem było to, żeby ludzie latali. Latali są samodzielnie. Dzisiaj to jest dla nas czymś normalnym, więc być może kiedyś poza obserwacjami nocnego nieba będziemy mogli również je, tego nieba w jakiś sposób zbliżyć się do niego bardziej niż tylko je oglądając. I trzymajmy kciuki za ten projekt. Być może za kilka lat. Nie tylko będziemy budowali samoloty, ale również w przydomowych garażach rakiety kosmiczne. I na koniec jeszcze jedna rzecz związana właśnie z astronomami. W kilku publikacjach spotkałem, czy w informacjach, spotkałem taką informację, że ja jestem astronomem. czytałem w gazecie na przykład o tym, że na się będzie mówił astronom. Otóż nie, nie jestem astronomem, jestem miłośnikiem astronomii. Zajmuję się nią, dzisiaj mówiłem wam o innych miłośnikach astronomii, o tym, czego sam dokonywałem, mógłbym wam powiedzieć innym razem, ale to, co chciałbym wam pokazać, to to, że astronomia jest dostępna dla każdego, każdy może się w nią bawić i każdy może dokonać w niej wielkich odkryć. I mam nadzieję, że być może wśród was ktoś na tej sali kiedyś takiego odkrycia dokona.